Jest to nieprawda, co pan przewodniczący przed chwilą powiedział. Nowa ustawa, znaczy, czy też zmiana do ustawy o utrzymaniu czystości wprowadza zasadę segregowania odpadów i nie ma czegoś takiego jak dobrowolność wyboru pomiędzy segregacją a niesegregacją. Jest obowiązek segregowania. Każdy, kto nie będzie segregował odpadów, w stosunku do takiej osoby będzie prowadzone postępowanie administracyjne zgodnie z tą ustawą. Będzie wydawana decyzja nakładająca karę w postaci choćby tej dwukrotności i od kolejnego miesiąca ta osoba znowu ma obowiązek segregowania i za każdym razem musi być prowadzone postępowanie administracyjne, które się kończy decyzją. A więc ustawa przewiduje obowiązek segregowania, nie ma żadnej dowolności. Dziękuję.